Dobry wieczór, dziękujemy za zaproszenie. Zaczniemy ten wieczór uwielbienia Jezusa od hymnu, który sięga, czy datowany jest na pierwsze wieki chrześcijaństwa. A dzisiaj ze względu na to, że istotą naszej wiary jest Jezus, baranek paschalny. Więc zanim zaczniemy, czy będziemy kontynuować uwielbienie Jezusa, pozwólcie, że w ten dzień bizantyjski hymn Wielkiego Piątku tak naprawdę zaintonujemy na tę okazję Paschy, którą obchodzimy. Ten dzień na drzewie krzyża zawiste, co ziemi krąg zawiesił mocą swą. Pośród wód w ten ścierni musi znieść i bity w twarz jest choć wolność niósł i choć sam niebo oblekł w szaty On sam w haniebnej szacie musi stać pośród nas. To Przeszyty włócznią Boży Syn, co On Kościoła oblubieniec dziś przebity jest. Kłaniamy się, kłaniamy się cierpieniom Chryste Twym. Okaż nam chwalebne swoje zmartwychwstanie. Prosimy Cię. Thank you.
twory uwielbiamy. U ciebie nie ma zmiany, ani cienia przemiany. Ciebie wywyższamy, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wielokrotnie mówił Bóg, niewidzialny w swej istocie. W końcu nadszedł Mesjasz Król, obiecany Syn. Spróbujecie ze mną? Słowo ciałem stało się, wypełnione łaską prawdą i zamieszkał pośród nas. Chrystus Pan. Bożej chwały blask zapaliłeś w nas.
wszystkie dzieła Twe zachowujesz w nas mocą swojego słowa. On jest pierwszy i ostatni, On jest źródłem i przyczyną, to przez Niego i dla Bożej chwały blask zapaliłeś w nas, rozświetliłeś Jego obraz. Wszystkie dzieła Twe zachowujesz w nas mocą swojego słowa. Bożej chwały blask zapaliłeś w nas, rozświetliłeś Jego obraz. Wszystkie dzieła Twe zachowujesz w nas mocą swojego słowa. On na ziemię zszedł, aby stać się jednym z nas, umrzeć za nas grzech i od śmierci uratować. Pierwszy życia plon zmartwychwstały Pan, niebo wstąpiłby objąć władzę i panować. Niech oddadzą Ci chwałę wszyscy aniołowie przed Twym tronem dziś, który trwa na wieki. Oddajemy Ci chwałę wszystkie Twoje dzieci przed Twym tronem dziś, który trwa na wieki. Wszechświatów Król i Wszechczasów Pan do nas uniżył się, wywyższony Bóg. Wszechświatów Król do Niego. Tobie chwała i cześć. Chwała i cześć. Tylko Tyś godzien jest, nasz Bóg. Jedynie Tobie chwała! Tobie chwała i cześć. Tobie Jezu, paschalny baranku, baranku Boży, Ty rozprawiłeś się z przekleństwem grzechu,
rozpaliłeś się z paliwem śmierci. Wziąłeś na siebie wszelki, każdy grzech. Sam stałeś się grzechem. Ty przyjąłeś karę za grzechy na siebie. Sam poszedłeś na śmierć, pokorny jak baranek. Z ciebie została złożona ofiara, ostateczna, jedyna, kompletna, doskonałe, Baranku Boży. Oddając swoje życie za nas, nasze miejsce, rozprawiłeś się z tym przekleństwem raz i na zawsze. I śmierć już panować nie będzie od tego momentu. Mocą nowego przymierza zmartwychwstałeś. Wstąpiłeś do nieba i jesteś Panem. Darowana jest Ci wszelka władza na niebie i na ziemi. Ci, którzy przez wiarę i Twoją łaskę zostali zbawieni, żyją przez wiarę i Twoją łaskę. Jakże cudowny jesteś, Jezu, doskonały Baranku Boży. Chwała Tobie, przyjmij chwałę należną tylko Tobie, Boże nasz. Wszelka nadzieja jest w Tobie. Chwała Jezusowi. Kochani, zagramy taką ludową polską pieśń. Jak zdążyliście się zorientować, zaśpiewaliśmy z historii Kościoła stare hymny i pasyjne, ale także ten stary, od wieków śpiewany Te Deum Laudamus, święty, święty, święty. Ale na naszej ziemi również ludzie, którzy żyli przez wiarę i łaskę Bożą, na co dzień śpiewali taką pieśń. Ja już zaśpiewam raz, a później będę śpiewał dwie, trzy frazy, do których chciałbym was włączyć. Was, którzy jesteście tutaj, i was, którzy jesteście po drugiej stronie ekranu. Wszystka moja nadzieja u Boga mojego. Nie boję ja się nieszczęścia, ni smutku żadnego. Bóg zasmuci, Bóg pocieszy. On jest Panem wszelkiej rzeczy. Także i mojej ufam w miłosierdzie Jego. On mnie pocieszy grzesznego. Mam w Nim nadzieję. Moja nadzieja u Boga mojego. I razem!
wszystka moja nadzieja u Boga mojego. Wszystka moja nadzieja u Boga mojego. On jest Panem wszelkiej rzeczy. On jest Panem wszelkiej rzeczy. On jest Panem wszelkiej rzeczy. Także i mojej. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. On jest Panem wszelkiej rzeczy. On jest Panem wszelkiej rzeczy. On jest Panem wszelkiej rzeczy. Także i mojej. To z naszej wiary rodzi się nadzieja. Ale nasza wiara nie jest zakotwiczona w nas samych. Ale rodzi się w kontekście tego, kim jest Jezus. I jaki jest Jezus. I co dla nas uczynił, i co dla nas czyni. Bo ta sama łaska, która ratuje i zbawia tego, który nie może nic dla Boga zrobić, jest tą łaską, dzięki której, patrząc na to, kim On jest, żyjemy, jesteśmy zdolni do tego, czego sami nie byliśmy w stanie wcześniej wyprodukować, a co wynika z relacji ze świętym. Czego nie brak, gdy ze mną jest On. O Nim wciąż myślę, czy dzień jest, czy noc. Chodząc, czy leżąc, On światłem mym jest.
moim Panem, jedyny mój Bóg. Niczego nie brak, gdy ze mną jest On. Zmienimy tonację, bo ta jest za wysoka. On, On, moim Panem, jedyny mój Bóg. Jesteście? Jeszcze raz, raz, dwa, trzy i śpiewamy. On, moim Panem, jedyny mój Bóg. Niczego nie brak, gdy ze mną jest On. Zawsze przy mnie, nie jestem już sam. Jam Jego dzieckiem, On jest Ojcem mym. Mieszka w mym sercu, króluje w nim Pan. Taki jesteś, takie imię Twoje, Manuelu. Zawsze przy mnie. Otaczą i mieczem mym jest On, moją zbroją i siłą mą też. On moją skałą i schronieniem mym. W górę podnosi, kieruje mnie tam. Sam podnosisz mnie, obciążonego. Podnosisz mnie. Bogactw nie pragnę, nie nęci ich blask. On mym dziedzictwem, bo chwałą mą jest. Tylko jeden mój Stwórca i Pan. Niebieski Król i najdroższy mój skarb. Tylko Ty jeden, tylko Ty jeden. Nigdy nic nie może równać się z Tobą. Król mój jedyny zwycięstwo mi dał. Radość niebieską i blask pełni dnia. Miłości moja, cokolwiek mam przyjść. Jesteśmy Panem, jesteśmy Panem. Ja dzieckiem Twym jest. Tak jest. Taka jest rzeczywistość Twojego panowania. Nie to, co ja mogę, lecz to, co Ty możesz. Miłości moja, cokolwiek ma przyjść. Tylko Tyś jeden, najdroższy mój skarb. Tyś mym dziedzictwem, Ty skałą mą jest. Tylko Tyś jeden, najdroższy mój skarb. Miłości moja, cokolwiek ma przyjść. Tylko Tyś jeden, najdroższy mój skarb. Skałą mą jest tylko Tyś jeden, najdroższy mój skarb. To Ty, najdroższy mój skarb. To Ty. To jest prawda. I nikt i nic nie może równać się z Tobą. I nikt i nic nie może równać się z Tobą. I nikt i nic nie może równać się z Tobą.
się z Tobą. I nikt i nic nie może równać się z Tobą. I nikt i nic nie może równać się z Tobą. Zwycięstwo mi dał, radość niebieską i blask pełni dnia. Miłości moja, cokolwiek ma przyjść. Miłości moja, cokolwiek ma przyjść. Jesteś Panem. Jesteś Panem. Tak już pozostanie, wykonało się. Nikt ci już nie podskoczy i nikt mi nie podskoczy. Nie żyję już ja, żyje we mnie Chrystus Pan. Moje życie jest życiem wiary. W Jezusa. Jezu, jesteś Panem. Z wiary. W Ciebie przyjęty dzięki łasce Twojej, którą jesteś Ty. Thank you.
uwielbiam Ciebie, Jezu, że właśnie taki jesteś, że to Ty wyszedłeś nam naprzeciw, bo Ty pierwszy nas pokochałeś. Ty pokonałeś wszelkie przeszkody, których my pokonać nie mogliśmy. I zbliżyłeś się do nas, stałeś się jednym z nas, bo tylko w taki sposób mogłeś nas odnaleźć i odzyskać dla Ojca na nowo, na wieki, nie na chwilę. Zapłaciłeś cenę swojego życia, abyśmy my mogli żyć. Abyśmy przestali siebie samych usprawiedliwiać, ale abyśmy mogli przyjąć Twoją sprawiedliwość. Kochani, dzisiaj jest wieczór pełen łaski, bo tam, gdzie Jezus jest uwielbiany, tam, gdzie Jezus jest w centrum, Jego chwała jest obecna. I tam się dzieją rzeczy nie z tej ziemi, bo tam się dzieją rzeczy, które Bóg zaplanował, a które tylko w Chrystusie i dzięki Niemu mogą się nam, ludziom, zdarzyć. Czego spodziewasz się w swoim życiu? Jeżeli spodziewasz się Jego łaski, to jesteś błogosławiony. Jezus, przychodząc na ziemię, nie bał się naszych grzechów. On nie bał się tego, co nas przeraża. On nie odwrócił się od nas i nie odwraca się od nas, chociaż wie wszystko o nas, bo to nie jest w Jego naturze. Bo to nie jest w Jego naturze. On zwrócił się ku nam, aby dać życie. Nie wiem, kiedy uwierzyłeś w Jezusa i przez wiarę zostałeś uratowany, ale pozwólcie, że przypomnę wam, że przez tą samą wiarę i łaskę możemy dzisiaj żyć i mieć nadzieję w obliczu okoliczności, które są przerażające. Jeżeli jesteś w kryzysie, jeżeli nie chce ci się żyć, jeżeli jesteś przerażony, to spójrz na Jezusa. Spójrz na Niego, na to, kim On jest i co dla ciebie uczynił. On jest tutaj, aby uleczyć ciebie, aby wzbudzić z martwych to, co już dawno pogrzebałeś. Taki jest Jezus. Jezus jest życiem. Śmierć ucieka. Życie. To Jezus, zwycięzca śmierci. Głosić Jego imię nad swoim życiem? Jezus! On wzbudza z martwych!
Ewangelia jest dobra, jest dzisiaj dobra. Jezus jest tutaj, ten sam, odwieczny Alfa i Omega, stworzyciel nieba i ziemi, ten, który jest pokorny ze swojej natury, ten, który wybiegł nam naprzeciw i ucałował tego, który sam siebie nie mógł obmyć ze swoich win. Taki jest i dzisiaj przyjmuje każdego, kto zwraca się ku Niemu. Jezus powiedział: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy obciążeni jesteście, a ja dam wam ukojenie. On to powiedział dlatego, że sam przyszedł do nas, abyśmy my mogli odpowiedzieć. I to jest cudowna Jego łaska. To jest cudowna Jego łaska. Ty pójdziesz szczęśliwy już do.
On jest ojcem sierot, opiekunem wdów jest dobry Bóg. Dom swój daje wszystkim opuszczony. Syła deszcz obfity na to, co spragnione i wyczerpane jest. Dobry jest dla biednych, w łasce swej nasz Bóg do nas uniżył się. Nie pojęta łaska Jego wciąż się, gdy wzywasz Go. Kocha Ciebie pomimo tego, że tak naprawdę nie możesz Mu nic dać. Nie pojęta Twoja łaska dziś dosięga nas. Thank you.
Kochani, jeszcze raz chciałbym podkreślić to, być może dla niektórych z was tutaj na miejscu albo z drugiej strony będzie ważne i kluczowe. Jezus jest ten sam. On się nie zmienił. On dalej jest Panem historii i On ze swojej natury, ze swojego charakteru jest ciągle ten sam. I bez względu na to, co się dzieje teraz w twoim życiu, bez względu na okoliczności, w jakich się znalazłeś, On jest Bogiem łaski. Jest nadal sprawiedliwy, a Jego sprawiedliwość objawiła się tak, jak niektórzy z nas w ostatnim czasie, w dniach, które dostąpiły zaszczytu bycia świętem, wspominali osobę Jezusa Chrystusa. On się nie boi twoich grzechów, On się nie boi twoich kryzysów, On się nie boi myśli, których być może nie chciałbyś nazwać, a tym bardziej nie chciałbyś wyrazić w Kościele, bo co by inni sobie pomyśleli. Chrześcijaństwo nie jest tym, co my możemy zrobić dla Boga. Chrześcijaństwo nie jest tym, co my możemy zrobić ze względu na to, że wiemy, że coś jest dobre, lecz chrześcijaństwo jest tym, co Jezus zrobił dla nas. To jest fundament naszej wiary i tym chrześcijaństwo różni się od religii, że w niej nie chodzi w ogóle o nas, ale chodzi o Jezusa, który jest Panem. Więc w jakiejkolwiek sytuacji dzisiaj byś nie był, kiedy uwielbiamy Jezusa, kiedy Jezus jest pośród nas, nie jest gdzieś na zewnątrz, ale jest pośród nas. Tam, gdzie Jezus jest uwielbiany, tam, gdzie Bóg jest uwielbiany, tam On jest obecny i ze swojej natury gotowy, aby burzyć to, co przeszkadza Mu w tym, aby objawić swoją moc, swoją łaskę w twoim życiu. Nic się nie zmieniło. Chwała Jezusowi. Więc jeśli jesteś w miejscu potrzeby, to nie musisz nigdzie wybierać się w daleką podróż. Jezus wyruszył w daleką podróż, aby spotkać się z tobą. To jest miłość, której my ludzie nie jesteśmy w stanie pojąć. Nie ma takich pieniędzy, aby za coś takiego zapłacić, bo to właśnie wydarzyło się w osobie Jezusa Chrystusa. Bóg się objawił. Więc każdy, kto jest na tym miejscu, patrząc na Jezusa, może spodziewać się tylko jednego. Jego łaski. Wierząc Jezusowi, możesz spodziewać się Jego łaski, bo tron, na którym On zasiada, jest tronem łaski. Religia będzie ci mówiła, musisz coś zrobić, żeby pokazać, że warto w ciebie zainwestować. Musisz pokazać, że naprawdę się nawróciłeś. Musisz pokazać, że naprawdę, naprawdę, naprawdę. Bóg wie, gdzie jesteś. I On wie naprawdę, jak się rzeczy mają. On pokochał mnie i ciebie pomimo tego, jacy jesteśmy. I Jego miłość, Jego dobroć zdobywa nasze serca. To, kim On jest ze swojej natury, podbija nasze serca. Duchu Święty, który jesteś tutaj, aby wywyższyć Jezusa, proszę Cię, abyś objawiał to, i abyś burzył mury religii, ludzkich pozorów, ludzkich zwyczajów, które przeszkadzają nam widzieć Jezusa takim, jakim On jest. Dziękujemy Ci za ten wieczór, który jest wieczorem Twojej łaski. Jest dniem Twojej przychylności. Chwała Tobie, Jezu. Jeżeli chciałbyś przyjść do Jezusa, pamiętając, że Jezus jest tym, który już tutaj jest,
Na tym polega Jego Królestwo i łaska, że możesz przyjść do Niego, dlatego że On tu jest. To przyłącz się do słów tej pieśni. Bez strachu, ale z ufnością.
mamy. Książę pokoju, Emanuelu, Shalom. Shalom. Gdzie Duch Pana jest obecny? Gdzie On jest Panem, tam jest wolność. Shalom. Shalom. Jesteś dobry, dla mnie zawsze Twoja. Jesteście tam? Jesteś dobry, dla mnie zawsze Twoja łaska na wieki trwa. I razem! Jesteś. Zawsze wierny byłeś mi, kiedy zawodziłem ja. Niepojęty w miłości swej, dobrze jest z Tobą być. Darowałeś życie mi, zabrałeś winę moich grzech. Nikt nie kocha tak jak Ty, dałeś życie swe, bo jesteś dobry. Dla mnie zawsze Twoja łaska wiecznie trwa, bo jesteś dobry. Dla mnie zawsze Twoja łaska na wieki trwa. Ponad wszystkim jesteś Ty, jednak sługą stałeś się. Słyszysz każdy płacz i szept, miłosierny jesteś dla mnie. Przed świętością Twoją drżę, bo sam sprawiłeś, że czyste serce mam. I wobec innych chcę kochać Cię, dawać miłość Twą, bo jesteś dobry. Hey! Dla mnie zawsze Twoja łaska wiecznie trwa, bo jesteś dobry. Dla mnie
łaska na wieki trwa. I wy sami jesteś.
chwałę swą. Światłość, światłości przyszła, a ciemność, ciemności jest pokonana. Na krzyżu siebie wydał, by śmierci już zadać kłam na zawsze. Któż jest jak on, to życie za życie dał? Któż jest jak on, kto grzechem za nas się stał? Światłość światłości przyszła, a ciemność ciemności jest pokonana. To co umarłe wybrał, ożywił mocą swą na zawsze. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, który za nas zmarł. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, zmartwychwstały Pan. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, który za nas zmarł. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, zmartwychwstały Pan. Stopy twoje, władza i wszelka moc, na niebie, na ziemi są twoich rękach. Kościele, razem z niebem, oddajmy Jemu chwałę! Uwielbiony bądź, uwielbiony bądź, wszechmogący pośród nas. Uwielbiony bądź, wszechmogący pośród nas. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, który za nas zmarł. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, zmartwychwstały Pan. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, który za nas ma. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, zmartwychwstały Pan. Wszystko poddane jest, wszystko poddane jest pod stopy twoje, władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi są w twoich rękach. Wszystko oddane jest, wszystko oddane jest, stopy twoje, władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi są w twoich rękach. Uwielbiony bądź, uwielbiony.
wszystko poddane jest pod stopy Twoje, władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi są Twoje echa. Wszystko poddane jest, wszystko poddane jest pod stopy Twoje, władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi są Twoje echa. Dziękujemy bardzo. Patryk Głyk, nagłośnienie, dźwięk. Paweł Szołek, kontrabas. Maciek Kietliński, instrumenty perkusyjne. Jasiu Kietliński, technika. Ja nazywam się Mateusz Otręba, Folk Gloria Trio. Dziękujemy za wspólny wieczór. Możecie zakupić wszystkie nasze płyty. I do zobaczenia następnego. Pa, pa. Bądźcie teges. Wszystkiego dobrego. 3, 4. Na ziemi są Twoich rękach.